Plan jest, żeby to jeszcze wszystko przetrząsnąć trochę, żeby tej ziemi trochę wyleciało. Aczkolwiek jeżeli z tego ma powstać w przyszłości kompost, to jak będzie trochę ziemi w tym wszystkim, to też nic się nie stanie. Ale generalnie ziemia najbardziej by się na polu przydała, wiadomo. To raczej będzie za grube. Ale to... Już widzę, że dzisiaj wiatr jest w drugą stronę. Jak wcześniej grabiłem, był w tamtą. A teraz jest w drugą, więc... Trzeba robić tak, żeby sobie nie kurzyć w twarz. No jest ładnie przysuszone, naprawdę ładnie przysuszone. A to jest tylko tydzień. Słyszycie skowronki? Zawsze lata nad polem i śpiewa mi. Lepsze to niż darcie się dzieciaków za ścianą w bloku. Nie mam nic przeciwko dzieciom, ale po 2 latach to trochę wykańczało. Dobra, powiedzmy, że jedna taczka. I teraz tak, jak się popatrzy, to dużo nie zrobiłem. Patrząc na ilość na taczki, ilość, ile zostało na taczkę przerzucone, to z jednego rzędu wyjdzie mi prawdopodobnie około 5 taczek. Rzędów jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13 rzędów po 5 taczek, 65 taczek przynajmniej wywiozę stąd. No nie jest może to robota głupiego, tak jak wcześniej mówiłem, bo wcześniej jak było po pierwszym bronowaniu, a przed drugim, to była to robota głupiego wtedy wyrywać, ale jak przyjechała druga brona, która była dużo silniejsza, dużo mocniejsza i nawyrywała tego, przerzuciła. Tutaj sąsiad kilka razy po tym polu przejechał, więc mocno to zostało przetrzebione, no to zgrabienie tego i teraz przetrząsanie to już jest prościzna. Tylko, że jest tego dużo. Ale coś za coś. Zdecydowanie coś za coś. Wolę przegrabiać to, przerzucać i pracować ręcznie, mieć siłownię, a kolejne kilogramy mi poleciały w dół. Mięśnie się robią. W lustrze aż miło spojrzeć na siebie. Zresztą, temat odchudzania i gubienia wagi to znowu będzie kolejny temat, który będę tutaj poruszał, ale zobaczcie. To jest fragment filmiku z początku Wiejskich Inspiracji. Czy z sierpnia 2018. Ma... Zobaczcie. Tak wyglądałem w sierpniu 2018. Mamy początek kwietnia 2019. Sorry, ale różnica jest dosyć spora. Tak mi się wydaje. A będzie jeszcze większa. I to jest efekt zdrowej diety i pracy fizycznej. Więc coś za coś. Zawsze jest coś za coś. Jasne, że ciągniczkiem byłoby łatwiej, ale czy wtedy uzyskałbym takie wyniki fizyczne? Tego nie wiem. Jak sądzę, nie. Ten temat będę jeszcze poruszał, a na razie jedziemy z taczką. Tam będziemy robić osobną kubkę.
Dobra, ja już nie będę nagrywał, nie będę przyspieszał później tego, bo będzie tutaj, podejrzewam, roboty na kilka godzin. Pewnie się odezwę za jakieś dwie w kolejnym fragmencie, jak już chociaż część zwiozę. Bicepsy rosną. Ciężej niż myślałem trochę. Więc na dzisiaj się poddaję. 2,5 rzędu zrobiłem. A że jest niedziela, to może jeszcze zajrzę na nasz fanpage na Facebooku i podpisuję na wasze komentarze. I może jakąś herbatę sobie wypiję. Starczy. A jutro od rana zasuwam od nowa. Zrobiłem taką całkiem niezłą kubkę. Widać, że tu nie jedna taczka weszła. Tyle. Co z tym teraz zrobić? Niech przysycha. Jak dobrze wyschnie, to przerobi się na kompost. Wpuszczę tam trochę dżdżownic. Zobaczymy. A propos, muszę dżdżownicy znaleźć. Będę szukał. Na giełdzie nie było dzisiaj. To będę szukał w internecie. Gdzieś w okolicach jakiegoś producenta dżdżownic kalifornijskich. Muszę chyba jakiś artykuł napisać o dżdżownicach kalifornijskich, bo ostatnio mi pani powiedziała, że ona nie ma kalifornijskich, ona ma nasze polskie. No to już teraz mogę śmiało powiedzieć wam, że dżdżownica kalifornijska to jest tylko potoczna nazwa. Ale nie pamiętam, jak się nazywa ta. Co jest z różowym? Dobra, przypomnę sobie to. To napiszę, jak się nazywa ta dżdżownica. Czyli kalifornijska, tylko polska prawdziwa nazwa. Dobra, to do miłego, do następnego. Kolejny rządek został usunięty. Tutaj rządki są. A ja tak co rządek, to latam do chałupy. Żeby nie było, że tutaj w polu pracuję, a o was, kochani widzowie, zapominam. To nie, tak nie jest. Jak tam się w polu robi, to tu się w domu cały czas montuje. Znaczy, oczywiście film sam się nie zmontuje, ale przerabianie przez program do montowania filmów trochę trwa. I to jest robota, którą komputer wykonuje sam, więc zaraz zobaczymy. W domu się powoli ogarniamy, ale to jeszcze długa robota. Wszystko jeszcze leży. O, książki. Na razie część tylko posegregowanych, część już stoi na półkach, ale są raczej duże dziury jeszcze. Szafka jedna do kuchni, cały czas do zmontowania. A tak jak mówiłem, tutaj się cały czas coś dzieje. Odpalamy komputer. O proszę. Kiedy ja tam w polu robię, tutaj cały czas film się renderował. A co to jest? Oczywiście film z przeprowadzki jeszcze, więc jak widać, mamy kilka dni opóźnienia. Mam nadzieję to opóźnienie trochę wyrównać, żeby było tak opóźnienie do 3-4 dni maksymalnie, a nie do tygodnia czy dwóch. Także montuję dalej kawałek, znowu się będzie renderować i znowu idę w pole. I tak będzie dzisiaj w kółko. Nawet nie ma czasu sobie herbaty zrobić, więc termosik i herbatka cały czas tutaj jest gorąca, więc mogę sobie na bieżąco działać. O. Dobra, starczy. No to miłego dnia, kochani. Do pracy. 11 wybiła, więc ja też muszę tempa troszeczkę nałożyć, bo jutro oranie pola. We'll be right back.
chyba gdzie jest, przepraszam bardzo, gwóźdź. Gwóźdź nie miał. Będzie patrzył w samochodzie, jaki idiota, zamiast pomóc, to idzie z kamerą. Przepraszam cię bardzo, ale wywiozłem już 63 taczki. Jak wywieziesz jedną, to chociaż zobaczysz, co to jest. Adam, chyba ty myślisz, że ja taczki nie wywoziłam? Na górę wieź, tak jak ja wjeżdżałem. Na pewno. Masz, ja zakończę. Trzymaj, nagrywaj. Nagrywaj, masz. Tak to się robi w Chicago. Jedziemy na górę. Teraz tej witaczki. Pamiętacie, że to wygląda jak pryzma gnoju. No, z daleka tak. Jak pryzma gnoju. Jak pryzma obornika takiego typowego. A to są chwasty, słuchaj. Będzie ostatni przejazd ciągnika.